Witam Państwa serdecznie na debacie prezydenckiej. Nasze zaproszenie przyjęli wszyscy kandydaci na prezydenta Elbląga. A są nimi Sławomir Malinowski, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Elbląga. Dzień dobry. Paweł Rodziewicz, Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Elbląg. Dzień dobry, witam Państwa. Stefan Rembelski, Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Rembelskiego Mega Elbląg. Uczyńmy Elbląg znów wielkim. Witam Państwa, dzień dobry. Michał Misant, Koalicyjny Komitet Komitet Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. I Andrzej Śliwka, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Nosarzewski i mam przyjemność dla Państwa prowadzić debatę, której organizatorem jest telewizja Truso TV oraz portal Express Elbląg. Runda będzie składać się z czterech rund. Pierwsza runda to pytania przygotowane przez redakcję telewizji Truso TV oraz portal Express Elbląg. Druga runda to pytania od naszych widzów i czytelników. Runda trzecia to pytania od kandydatów do kandydatów. Debatę zakończy runda czwarta, swobodna wypowiedź kandydata. Każda wypowiedź kandydata będzie ograniczona czasem i tu zwracam się do panów o respektowanie tego czasu, to będzie wyrazem szacunków dla naszych widzów. Kolejność odpowiadania na pytania została wybrana drogą losowania, która odbyła się przed debatą. Panowie, czy zasady są jasne? Tak. Nie widzę sprzeciwów, tak więc myślę, że możemy zaczynać. Runda pierwsza, pytania od redakcji telewizji Truso TV i portalu Express Elbląg. Rundę zaczyna pan Sławomir Malinowski. Pytanie jest takie same do wszystkich panów i brzmi ono. Jaka jest pana zdaniem kluczowa inwestycja, którą zrealizuje pan podczas swojej kadencji i skąd pozyska na nią środki finansowe? Czas na odpowiedź to jedna minuta. Proszę Państwa, w naszym programie nie mamy kluczowej inwestycji, natomiast mamy rzeczy, o które warto zabiegać i które w Elblągu powinny już od dawna funkcjonować. Mówię tutaj o ulgach, na przykład jeżeli chodzi o lokale użytkowe dla przedsiębiorców płacących podatki w Elblągu, dlatego że sytuacja ekonomiczna firm, zwłaszcza małych, rodzinnych firm jest coraz gorsza i żeby te firmy mogły przetrwać, miasto powinno również o nie zadbać. Wielokrotnie powtarzałem, że najłatwiejszym sposobem pozyskiwania pieniędzy do budżetu jest podnoszenie podatków. Ale to w pewnym momencie zaczyna być już niewystarczające, dlatego że ludzie nie mają pieniędzy na opłacenie podatków i tych wszystkich danin dla państwa, więc firmy zamykają i przechodzą do szarej strefy. A druga rzecz to program grant, który będziemy proponować, czyli wspieranie małych, innowacyjnych firm, które będą w Elblągu rozpoczynały działalność z wkładem własnym miasta. I dziękuję. Dziękuję. Teraz takie samo pytanie dla pana Pawła Rodziewicza. Czy powtórzyć? Nie, pamiętam pytanie. To czas start. Drodzy Państwo, największym wyzwaniem, które obecnie stoi przed Elblągiem, jest budowa portu morskiego w Elblągu. Od samego początku apelowałem, żeby ten port był portem elbląskim, czyli znajdował się pod władzą naszego samorządu. To jest ogromna inwestycja, na którą trzeba będzie wygospodarować wiele środków z budżetu naszego miasta, ale również trzeba będzie postarać się, aby zdobyć szereg środków z finansowania zewnętrznego. Mam nadzieję, że uda się w tym celu pozyskać sporo środków unijnych, chociażby z KPO, a także środków rządowych. W tym celu będziemy potrzebowali stworzyć całą strategię rozwoju elbląskiego portu, przygotować strukturę naszego miasta pod to, aby ten port mógł być obsłużony komunikacyjnie, logistycznie i to jest największe wyzwanie naszego miasta. Dziękuję. Teraz to samo pytanie, pan Stefan Rembelski. Szanowni Państwo, stan budżetu jaki jest, wszyscy doskonale wiemy i trzeba przy tym budżecie też nie porywać się z motyką na słońce. Dla mnie najważniejszym zadaniem jako przyszłego prezydenta byłoby pozyskanie inwestora do zamykanej odlewni w Elblągu. Takie działanie jest możliwe. Dwa lata temu rząd uratował fabrykę autobusów w Sanoku.
i ta fabryka do tej pory funkcjonuje. W przypadku odlewni jest to temat dla Elbląga szczególnie istotny i tutaj rola prezydenta powinna być aktywna, żeby dotrzeć do decydentów, do ministra obrony, do ministra aktywów państwowych, tak żeby można było tą odlewnię uratować. Jest to możliwe, GE ma rozległe interesy w Elblągu i nie sądzę, aby tutaj stało to na przeszkodzie. Potrzebny jest wkład ze strony polskich władz, bo to jest interes i ministra obrony, jak również Elbląga, to jest interes nas wszystkich, żeby ta odlewnia się utrzymała. Dziękuję. To samo pytanie, pan Michał Misson. Tak, szanowni państwo, zgadzam się, że port jest ważną rzeczą w najbliższej kadencji. On dziś już jest przygotowany do przeładunków na poziomie 1,5 miliona ton rocznie. No, problem będzie polegał na tym, jak wywieźć te ładunki i tutaj będziemy musieli ponieść duże wydatki na infrastrukturę okołoportową, żeby można było wywieźć te ładunki z portu. Tu mam na myśli drogi, jeszcze jeden most przez rzekę Elbląg wydaje się być niezbędny, ale także mariny, które nad rzeką Elbląg zaczną funkcjonować. I było w pytaniu też o środki, skąd na to wziąć pieniądze. Otóż w naszym regionalnym programie w funduszach europejskich dla Warmii i Mazur jest zarezerwowane 40 milionów euro, czyli 200 milionów złotych. One były zarezerwowane na pogłębienie toru wodnego i obrotnicę, ale dziś już wiemy, że rząd wykona to zadanie. W związku z tym należy przenegocjować z Komisją Europejską przeznaczenie tych środków. Tam jest 200 milionów złotych, myślę, że to w zupełności wystarczy na to, o czym mówię. Dziękuję. I teraz poproszę odpowiedź na to samo pytanie pana Andrzeja Śliwka. Szanowni państwo, 200 milionów złotych, tyle mniej więcej na dzisiaj wynikają potrzeby inwestycyjne, jeżeli chodzi o infrastrukturę szkolną. Wydaje mi się, że to jest priorytet. Jeżeli chcemy zadbać o przyszłość naszych pokoleń, musimy postawić na dobrą edukację. A dobra edukacja jest tylko i wyłącznie możliwa, jeżeli infrastruktura będzie odpowiednia. Więc budowa, modernizacja żłobków. Czeka się w Elblągu często 1,5 roku na miejsce w żłobku. Budowa przedszkoli. Widzieliśmy zachowanie ostatnich rządzących, którzy doprowadzili do wielkiego kryzysu, jeżeli chodzi o przedszkole numer 8. Ja chciałbym być prezydentem, który zadba o tych najmniejszych Elblążan. To jest moja wielka troska. Druga kwestia to oczywiście stadion w Elblągu. Powinien powstać nowy stadion dla Elbląga. Stadion sportowy, ale także na różne wydarzenia kulturalne, dni Elbląga. Ta inwestycja jest niezbędna, stać nas na to. I ostatnia rzecz to port morski w Elblągu. To powinien być czwarty port Rzeczypospolitej, który powinien się rozwijać i powinien gwarantować rozwój całemu naszemu miastu i całemu regionowi. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie drugie, również takie same dla każdego kandydata. Rundę zaczyna pan Sławomir Malinowski. Pytanie brzmi, 10 tysięcy w 10 lat, o tyle zmniejszyła się liczba mieszkańców Elbląga. Zmniejsza się również udział najmłodszych mieszkańców miasta na korzyść najstarszych. Pytanie do pana, jakimi metodami zatrzymać ten trend? No więc właśnie na to pytanie już odpowiedziałem 5 minut wcześniej. Ja oczywiście rozumiem chęć budowy stadionu, budowy nowego pasa startowego. Natomiast najważniejszym problemem jest to, żeby ludzie po szkole średniej czy po studiach, elblążanie, nie uciekali z Elbląga, tylko chcieli tutaj zostać, a będą chcieli zostać, czy rozważą w ogóle tę możliwość, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będą tu mieli pracę i godne zarobki. Firm państwowych tutaj nie mamy. Mamy małe firmy, które mogą zatrudniać po kilkunastu pracowników i tak jak powiedziałem, o nie musimy zadbać. Ten program grant również jest po to, żeby stworzyć możliwość studentom, którzy mają rewelacyjne pomysły, ale też nie mają funduszy na to, żeby rozpocząć działalność i żeby chcieli tutaj otworzyć swoje firmy, zatrudnić pracowników i tutaj rozwijać swoją działalność. To będzie przyszłość naszego miasta. Dziękuję. Pan Paweł Rodziewicz, to samo pytanie. Czas, minuta. Drodzy państwo, ten problem akurat nawarstwia się od dekad. To jest problem, z którym należy sobie poradzić na wielu płaszczyznach. Nasz program przede wszystkim kładzie nacisk na rozwój społeczności obywatelskiej, na kształtowanie tożsamości lokalnej i chodzi w tym o to, aby związać Elblążan z naszym miastem, aby pokochali je. To jest ten element, który wielu ludzi sprowadza z powrotem do naszego miasta, tak jak mnie na przykład,
bo po wielu latach wróciłem do mojego rodzinnego miasta. Ale to nie jest jedyna płaszczyzna, na której należy działać. Trzeba rozwijać sieci szkół, żłobków, trzeba zadbać o edukację na stopniu szkół wyższych. Mamy dwie doskonale rozwijające się szkoły wyższe, które myślę, że już niedługo będą mogły konkurować z uczelniami większych ościennych miast. Dziękuję. Teraz pan Stefan Rembelski. Czynnikiem miastotwórczym zawsze był i jest przemysł. Jeżeli przemysł się w mieście rozwija, to oczywiście za tym przemysłem, stworzeniem tego przemysłu tworzą się miejsca pracy. Oczywiście przyjeżdżają ludzie, mieszkają w Elblągu. Jeżeli przemysł w Elblągu zaczyna upadać, a z takim procesem mamy, i to tego procesu samo miasto nie udźwignie. Tu trzeba środków zewnętrznych, trzeba poszukiwać inwestorów, którzy mogliby w Elblągu inwestować i te miejsca pracy tworzyć. Wszelkie granty, one mają oczywiście znaczenie, jeżeli ci ludzie, którzy startują w biznesie, mają dla kogo świadczyć usługi, bądź mają pomysł na wytworzenie własnego produktu. Więc Elbląg ze swoim położeniem strategicznym powinien pretendować do takiego miejsca, do którego inwestorzy przyjeżdżają. I o tych inwestorów ja będę szczególnie zabiegał, a wiem jak to robić, bo sam pracuję dla ludzi z zewnątrz. Dziękuję. I teraz na to samo pytanie odpowiada pan Michał Misson. Ten ubytek mieszkańców Elbląga należy rozpatrywać w kontekście ogólnokrajowym. Zwróćcie państwo uwagę, że od 2014 roku mniej więcej zmniejszyła się populacja Polek i Polaków o około milion, a w ostatnim roku urodziło się tylko 272 tysiące dzieci, najmniej od 1945 roku w tym kraju. Także lokalnie rozpatrywanie tego tematu moim zdaniem jest zbyt płytkie. Należy ze strony rządowej, ustawowej, ustawowo rozwiązywać problemy związane na przykład z in vitro, na przykład z dostępem do różnych terapii, które pozwalają po pierwsze spokojnie zajść w ciążę, po drugie spokojnie przez tą ciążę przejść, a później bez bólu urodzić. Jeśli do tego doprowadzimy, to Polki będą chciały rodzić dzieci. Zresztą są takie badania, które mówią, że przede wszystkim boją się one samego porodu, tego, że dziecko może być niepełnosprawne, także myślę, że tu trzeba o to zadbać. A co do samego lokalnie Elbląga, to ja powołam pełnomocnika do spraw dzieci i młodzieży, który zadba o to, żeby ludzie młodzi czuli się dobrze w Elblągu i to spowoduje, dziękuję, że nie będą wyjeżdżać. I na to samo pytanie odpowiada jako ostatni pan Andrzej Śliwka. Szanowni państwo, praca, edukacja i wspieranie organizacji, stowarzyszeń, które funkcjonują w Elblągu. Przede wszystkim praca. W Elblągu nie ma dużych inwestorów. Trzeba ściągać tych inwestorów, rozmawiać z nimi. Niestety obecne władze miasta zdezerterowały na tym polu. Całkowicie odpuściły ten temat. Ja mam doświadczenie rozmowy z dużymi podmiotami. Nie będę miał obawy, lęków, żeby rozmawiać czy z państwowymi, czy z prywatnymi, czy z zagranicznymi inwestorami. Powinno nam zależeć, żeby właśnie ci inwestorzy przyjeżdżali tutaj, zostawiali pieniądze, generowali nowe miejsca pracy. To jest jeden z podstawowych elementów, żeby nasze miasto się nie wyludniało. Drugi temat to edukacja. Mówiłem o tym, trzeba postawić na edukację w mieście, wspierać infrastrukturalnie. Mamy fantastycznych nauczycieli, zadbać o to, żeby oni mieli komfortowe warunki do działania. I kwestia ostatnia, czyli wspieranie fantastycznych ludzi, którzy zrzeszają się w stowarzyszenia, nie dystrybuować środkami miejskimi w sposób uznaniowy, tylko na jasnych, transparentnych warunkach. Dziękuję. Teraz czas na trzecie pytanie, ostatnie w tej rundzie. Takie również jest takie same dla każdego kandydata. Mówi się o tym, że port morski w Elblągu po skończonej inwestycji przekopu przez Mierzeję Wiślaną ma być kołem zamachowym elbląskiej gospodarki. Jak zamierza pan wykorzystać skończoną inwestycję oraz port morski do rozwoju miasta? Pan Sławomir Malinowski. Proszę państwa, wybudowanie samego portu i pogłębienie toru wodnego to jest jedno, ale do tego potrzebna jest cała infrastruktura, a więc kolej, drogi dojazdowe, tak duże, żeby samochody ciężarowe mogły przyjeżdżać. To jest kolejny wydatek olbrzymi z budżetu miasta, jeżeli nie będzie wsparcia państwa. Na razie o tym nie słyszę. Wybudowanie drogi, kilometra drogi to jest kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych. Dobrej drogi,
szybkiego ruchu. Jeżeli ten port będzie, to chciałbym powrócić do jednej rzeczy, która miała miejsce kilkanaście lat temu, do tak zwanego waterfrontu, który zaczął prezydent Słonina, czyli zabudowy strefy nadbrzeżnej rzeki Elbląg, gdzie miałyby powstać mariny, hotele, budynki użyteczności publicznej z kawiarniami, restauracjami, postawić na turystykę i na sport. I tutaj widzę szansę rozwoju Elbląga. Dziękuję. I teraz odpowiada pan Paweł Rodziewicz. Na to pytanie już częściowo udało mi się odpowiedzieć, odpowiadając na pierwsze pytanie. To jest olbrzymia inwestycja i trzeba będzie stworzyć kompleksową strategię rozwoju tego portu. Ta infrastruktura, o której wspomniałem, czyli podobnie jak przedmówca, mam tu na myśli drogi, kolej, to wszystko będzie ciężarami, które będzie ponosić nasze miasto. Ale jeśli chodzi o szanse, które daje nam to na rozwój miasta, będziemy musieli wybudować tutaj szereg mieszkań, ponieważ przyciągnie to, stworzy kolejne miejsca pracy, przyciągnie nowych mieszkańców. Trzeba będzie im zapewnić lokum, trzeba będzie zabezpieczyć ich dzieci, trzeba będzie stworzyć żłobki, przedszkola i mam nadzieję, że to wszystko wpłynie na rozwój i demograficzny, i ekonomiczny naszego miasta. Dziękuję. To są pytanie pan Stefan Rembelski. Szanowni Państwo, opieranie strategii rozwoju Elbląga na porcie morskim w Elblągu jest totalnym nieporozumieniem i to trzeba powiedzieć otwarcie. Ja mam odwagę to powiedzieć i to mówię, bo miasto nie jest w stanie wyasygnować środków takich, które by z tego miejsca uczyniły port z prawdziwego zdarzenia. Jest potrzebna inwestycja całościowa rzędu 500 mln zł. Jeżeli ktoś znajdzie takie pieniądze, proszę bardzo, życzę powodzenia. Najlepiej, gdyby miasto było w stanie znaleźć inwestora i tym inwestorem, jeżeli byłby na przykład rząd. Jeżeli chciał wejść w ten port, proszę bardzo, należało umożliwić. Dzisiaj mówienie o tym, że ten port będzie dźwignią rozwoju Elbląga, jest wprowadzaniem nas wszystkich w błąd i marnowanie naszych pieniędzy. To jest wyrzucanie pieniędzy w wodę, które się nigdy nie wrócą. W dającej się przewidzieć w przyszłości nie powstanie tu 10 miejsc pracy, może 20. Trudno powiedzieć. Ja nie widzę takiej możliwości, żeby to Dziękuję. Stawiać jako dźwignię rozwoju. Dziękuję. Teraz odpowiada na to pytanie pan Michał Miszan. Szanowni Państwo, bym chciał uspokoić kolegów kontrkandydatów, bo przez ostatnią kadencję kierowałem zespołem do spraw obsługi inwestorów w Urzędzie Miejskim i zainteresowanie Elblągiem jest. Byli Niemcy, Szwajcarzy, Francuzi, były firmy z Azji, które chcą zainwestować w Elblągu. Ba, są firmy, które już zainwestowały w Elblągu. Na Modrzewinie Południe właściwie pozostały pojedyncze działki do sprzedania i zainwestowania przez inwestorów. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby uzbroić Modrzewinę Północ i żeby móc tam wpuścić inwestorów. No, potrzebne są do tego środki. My w Krajowym Planie Odbudowy mamy złożony wniosek. W sumie miasto złożyło wnioski na 744 miliony złotych. Na szczęście dzisiaj mamy te środki odblokowane. Co prawda mamy opóźnienie 3-letnie, ale środki są odblokowane. Ja jestem przekonany, że po uzbrojeniu tych terenów kolejni inwestorzy też się znajdą, bo Elbląg jest unikalnym w skali kraju węzłem multimodalnym komunikacyjnym. Woda, kolej i drogi. Dziękuję. I pan Andrzej Śliwka. Chciałbym się odpowiedzieć mojemu poprzednikowi, skoro jest tak fantastycznie, to dlaczego tak jak jest? Ja, szanowni państwo, proponowałem w ramach rozwoju portu morskiego 100 milionów złotych na rozwój portu, żeby port morski w Elblągu był czwartym portem Rzeczypospolitej. Takim właśnie portem, jak jest w Gdańsku, w Gdyni, Szczecin, Świnoujście, mówię o tym kompleksie. W tym momencie władze miasta przeznaczają 0 złotych na rozwój portu i w ubiegłym roku, i w tym roku, i w wieloletniej perspektywie finansowej do 2035 roku. Spółka zarządzana przez obecnie rządzących miastem doprowadziła do tego, że osiągnęła skumulowaną stratę na przestrzeni ostatnich lat. Szczerze powiedziawszy, całkowity brak wizji, całkowity brak rozwoju. Ja uważam, że te działania, które zostały podjęte 2 tygodnie przed wyborami, niestety są 101 konkretem, to znaczy kolejnym konkretem, który niestety nie będzie dotrzymany.
I powiem jedną rzecz bardzo przykrą, to znaczy była propozycja 100 milionów gwarancji finansowania na kolejnych latach, a skończyło się na 30 milionach. To jest pójście na skróty, a używając pewnej nomenklatury mogę powiedzieć, że 70 milionów z tej różnicy wyparowało. Dziękuję. Niestety źle to jest dla Elbląga, ponieważ Elbląg powinien te środki otrzymać. Dziękuję. Drodzy Państwo, to zakończyła się runda pierwsza. Teraz czas na rundę drugą, czyli pytania od naszych widzów i czytelników. Rundę zaczyna ponownie pan Sławomir Malinowski. Pytanie takie samo do wszystkich kandydatów. Pytanie od pani Kai. Czy istnieje szansa na zwiększenie liczby żłobków publicznych w Elblągu? Na miejsce czeka się teraz około 1,5 roku. Ja teraz sobie pozwolę zmodyfikować troszkę to pytanie i proszę o jasną deklarację. Czy za pana kadencji powstanie więcej żłobków? I gdzie to ma pokrycie finansowe? Czas na odpowiedź, 1 minuta. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak jakiś czas temu żłobki i przedszkola były w Elblągu masowo zamykane. Oczywiście trzeba to rozpatrywać w kontekście przyrostu naturalnego. Jeżeli będzie taka potrzeba, to deklaruję, że żłobki i przedszkola będą powstawały. I to jest rzecz niezbędna. Ale tutaj chciałbym wyprostować wypowiedź pana Michała Misana. Nie tylko rzecz jest w tym, że jest nas coraz mniej, jeżeli chodzi o populację Polaków. Polki boją się rodzić dzieci również dlatego, że nie mają gwarancji bezpieczeństwa finansowego, socjalnego. To zostało na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Polakom odebrane, więc do tego musimy wrócić. Jak najbardziej. Młode pokolenie, żłobki, przedszkola, szkoły. Tylko proszę pamiętać, też szkoły są nie dlatego, że jest ich za mało, tylko dlatego, że jest też mało uczniów. Dziękuję. I teraz na to pytanie odpowiada pan Paweł Rodziewicz. Tak, zdecydowanie jestem w stanie zadeklarować, że w najbliższej przyszłości powstanie więcej żłobków i będzie to ilość dostosowana do potrzeb, czyli do przyrostu naturalnego Elblążan, o który będziemy się usilnie starać. Chciałbym również podkreślić, że oprócz tego będziemy starać się, aby w tych miejscach, w tych żłobkach znalazły się miejsca dla dzieci o specjalnych potrzebach, czyli dostosowanych dla dzieci z niepełnosprawnościami, o które, jak dobrze wiem, wiele osób już od dawna zabiega. Ma pan jeszcze 20 sekund? Chce pan wyczerpać ten temat? Dobrze, to teraz na to samo pytanie odpowiada pan Stefan Rembelski. Proszę państwa, jak wiemy, Elbląg się wyludnia. Coraz mniej jest dzieci w szkołach, więc i w przedszkolach też tych, w przedszkolach, w żłobkach, czy tych dzieci będzie przybywać, nie jesteśmy w stanie tego teraz powiedzieć, ale taką prognozę oczywiście można zrobić. I zadane pytanie brzmi, czy to będą przedszkola publiczne. A czym ma się różnić przedszkole publiczne od przedszkola prywatnego? Za jedno i za drugie ktoś musi zapłacić. Miasto może tutaj bardzo aktywnie się włączyć w tworzenie żłobków, udostępniając lokale, których jest właścicielem, a takich lokali w mieście, jeżeli obserwujemy uważnie nasze miasto, to jest bardzo dużo. Wystarczy wyjść naprzeciw tym, którzy chcą taką usługę świadczyć, czyli prowadzenie przedszkola, udostępnić lokal chociażby za złotówkę i ludzie się zorganizują, ogarną i ta, jeżeli jest rynek, to i pojawi się usługa i będziemy wszyscy z tego zadowoleni. Niekoniecznie musi doprowadzić miasto. Dziękuję. I teraz pan Michał Misan. Tak, oczywiście. Ja bym rozróżnił tutaj żłobki publiczne od niepublicznych, bo są zupełnie inne zasady finansowania i dużo korzystniejsze jest z punktu widzenia rodzica finansowo oczywiście, kiedy to dziecko trafi do żłobka publicznego, bo żłobki w Elblągu są publiczne za darmo. Chciałem tylko powiedzieć, że w ostatniej kadencji przy ulicy Mielczarskiego zostało wybudowane nowe przedszkole i nowy żłobek i na to środki zewnętrzne są. Są co prawda o 3 lata opóźnione przez działania poprzedniego rządu, ale dziś już są te środki i z nich można skorzystać. W zintegrowanych inwestycjach terytorialnych w elbląskim programie dedykowanym tylko dla Elbląga takie środki można wygospodarować. Jeśli nie na budowę, to na pewno na remonty i termomodernizację. Tu kandydata uspokajam, są środki na to, żeby szkoły wyremontować, z tym, że 3 lata zapóźnienia są przez poprzedni rząd. I
Proszę być spokojnym, jeśli zostanę prezydentem, to te środki stamtąd zostaną pozyskane i zostaną zainwestowane i w szkoły, i w przedszkola, i żłobki. Dziękuję. I pan Andrzej Śliwka. To rząd prowadzi inwestycje w modernizację budynków przedszkolnych, czy samorząd? Wydaje mi się, że jesteśmy na debacie prezydenckiej i to prezydent powinien brać odpowiedzialność za to, co robi i jak robi. Ja będę prezydentem, który nie będzie szukał wymówek, tylko będzie wspólnie z rodzicami działał, tak jak wspólnie działaliśmy przy przedszkolu numer 8, gdzie miasto chciało po prostu zamknąć ten budynek w miejsce, gdzie chodziły fantastyczne, gdzie chodzą fantastyczne dzieci, wspaniali rodzice, kochający rodzice najmniejszych Elblążan. To jest coś, o co wszyscy powinniśmy, jak tu siedzimy ponad politycznymi podziałami, wspierać i razem wspólnie wykluczyć poza jakby spór polityczny kwestie związane z edukacją, bo to jest przyszłość Elbląga. I ja mogę jasno i wyraźnie zadeklarować, kwestia związana z modernizacją budową nowych żłobków, przedszkoli jest moim priorytetem. Dziękuję pani Kai za to pytanie. Dziś przedstawiałem szczegóły mojego programu. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec powiem o tym. Blisko 6 przedszkoli w Elblągu ma podobny status jak przedszkole numer 8, czyli od 8 lat miasto wie o tym, że budynek zagraża bezpieczeństwu dzieci, a miasto w tym zakresie niestety nic nie zrobiło. Dziękuję. Pytanie teraz drugie, to będzie pytanie od pana Krzysztofa. Brzmi ono, jaki jest kierunek rozwoju komunikacji tramwajowej w mieście? Czy planuje pan, jeśli zostanie prezydentem Elbląga, inwestycje w tabor i dodatkowe trasy? Zaczyna pan Sławomir Malinowski. Szanowni państwo, ceny energii będą rosły. Rosną również, ponieważ rosną ceny za jednostkę emisji CO2. W najbliższym czasie przewidywany jest wzrost z 220 do 1900 zł za jednostkę. Olbrzymi. Wszyscy otrzymamy taki cios po kieszeni. Oczywiście tramwaje powinny w Elblągu funkcjonować i powinniśmy pomyśleć o tym, żeby obniżyć koszty ich funkcjonowania, a one będą ciągle rosły. Proponuję wybudowanie elektrowni wiatrowej na Trkawce, która będzie zasilała linie tramwajowe w Elblągu, a tym samym obniżała koszty energii, które są największą ceną w koszcie biletu, tak zwany wozokilometr. To jest jedyne rozwiązanie. Czy więcej linii tramwajowych? Nie wiem, bo to są też wielomilionowe inwestycje. Najpierw zadbajmy o to, ażeby obniżyć koszty funkcjonowania taboru kolejowego dzisiaj i powymieniać stare wozy tramwajowe, te, które już wyszły z użytku, na nowe. Dziękuję. I teraz odpowiada pan Paweł Rodziewicz. Drodzy państwo, na chwilę obecną nie jestem w stanie obiecać tego, że będziemy rozbudowywać trakcję tramwajową. Natomiast jestem w stanie obiecać jedną rzecz. Na pewno usprawnimy komunikację miejską w Elblągu poprzez chociażby racjonalizację naszych rozkładów jazdy, poprzez dostosowanie tych rozkładów do realnych potrzeb mieszkańców Elbląga. Komunikacja związana z funkcjonowaniem linii tramwajowych musi być uzupełniana przez komunikację autobusową. I tutaj, jeżeli chodzi o tabor, no to proponujemy wymianę czy modernizację taboru zarówno w zakresie zakupu nowych, remontu starych tramwajów, jak i zainwestowanie w tabor autobusowy, ponieważ te autobusy, które obecnie wożą samo powietrze, generują straty naszej komunikacji miejskiej. Dziękuję. Teraz pan Stefan Rembelski. Tak, na marginesie, proszę państwa, nie ma niczego za darmo i bezpłatnie. Żłobki, za żłobki płaci gmina albo państwo, więc to nie jest za darmo. Za komunikację płacimy my wszyscy, bo ona podlega władzom miasta i my jesteśmy właścicielami tych spółek miejskich, które świadczą usługi transportowe. Jeśli chodzi o tramwaje, to jest prawdopodobieństwo i chyba ta informacja się potwierdzi, że są dostępne środki z programu Polska Wschodnia, kiedy do tej pory dla Elbląga były niedostępne. Olsztyn z tych pieniędzy zbudował sobie linie tramwajowe od początku, a my dzisiaj będziemy mogli po te środki sięgnąć i trzeba je spożytkować na wymianę taboru, na remonty trakcji,
Oczywiście trzeba rozważać również takie możliwości, że będziemy linie tramwajowe rozbudowywać, bo jednak mimo wszystko jest to komunikacja ekologiczna. Nie dopuszczam wariantu, gdzie po tej samej drodze jeździ tramwaj i pusty autobus. Dziękuję. I teraz odpowiada na to pytanie pan Michał Mistan. Szanowni Państwo, tramwaje w Elblągu są od 1895 roku. Ja nawet pokusiłem się parę razy o stwierdzenie, że prezydent, który by zlikwidował tramwaje w Elblągu, będzie rządził ostatnią kadencję. Tak to historycznie jest zapisane w DNA naszego miasta, że tramwaje muszą być, są i pewnie jeszcze długo będą. Ja widzę je jako główną oś komunikacyjną naszego miasta. I rzeczywiście w Polsce Wschodniej, w tym programie, z którego można korzystać i pozyskiwać środki na tramwaje na przykład, w poprzedniej perspektywie mogły z tego korzystać tylko miasta wojewódzkie. W tej chwili otwiera się nowa perspektywa. Mamy przygotowane jako miasto 150 inwestycje, właściwie całą przygotowaną na 150 milionów złotych. Właśnie inwestycje w istniejące trakcje i torowiska, które wymagają remontu, w zakup nowych wagonów niskowejściowych, oczywiście dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. I uważam, że to jest jedno z większych zadań w najbliższej kadencji i tylko i wyłącznie z korzyścią dla mieszkańców. Dziękuję. I teraz odpowiada pan Andrzej Śliwka. Szanowni Państwo, komunikacja miejska w Elblągu funkcjonuje fatalnie, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy, jeżeli chodzi o to, żeby przemieścić się z jednego końca na drugi koniec. I to mówią wszyscy mieszkańcy Elbląga, niezależnie od barw politycznych, poglądów politycznych. I co gorsza, mówią również to pracownicy spółek miejskich, którzy wprost apelują o to, że trzeba podjąć radykalne działania, żeby znormalizować proces rozkładów jazdy, ale także, żebyśmy wspólnie w Elblągu mieli komunikację miejską, z której będziemy zadowoleni, bo to jest jedna z podstawowych usług publicznych, która jest świadczona przez samorząd. Ja oczywiście deklaruję i zobowiązuję się do tego, że torowiska tramwajowe wymagają modernizacji, tabor kolejowy wymaga radykalnej wymiany. No te chrupki, które jeżdżą, to rzeczywiście osoby z niepełnosprawnościami mają bardzo duże problemy. Ja ostatnio miałem taką historię, gdzie mi pan Mirosław opowiadał, osoba z niepełnosprawnością, niedowidząca, wraz ze swoją żoną na wózku poruszała się z końca Elbląga do szpitala miejskiego z trzema przesiadkami. Czas podróży trwał tam i z powrotem, oczywiście z wizytą w szpitalu, 4 godziny. No musimy naprawić Elbląg, dziękuję, bo ta sytuacja jest niedopuszczalna. Dziękuję. I ostatnie pytanie tej rundy od pana Adama. To będzie dosłowny cytat. Dlaczego w mieście brakuje nowoczesnego stadionu, będącego również miejscem do organizowania koncertów, widowisk, imprez masowych i wydarzeń kulturalnych? I kiedy 100-tysięczny Elbląg doczeka się sytuacji, gdy nie będzie gorszy od innych, często mniejszych miast, które nie muszą się już wstydzić starego stadionu w opłakanym stanie? Zaczyna pan Sławomir Malinowski. Czas odpowiedzi 1 minuta. W tym pytaniu zawarta jest teza z odpowiedzią. Stadion musi być, bo inaczej Elbląg nie będzie 100-tysięcznym miastem. Proszę Państwa, właśnie o to wnosimy do mieszkańców, żeby zagłosowali za miastem obywatelskim. Nie tylko o to, żeby prezydent był spoza jakiejkolwiek partii, ale to o to, żeby obywatele bezpośrednio decydowali o najważniejszych inwestycjach w mieście. Oczywiście grupa kibiców, grupa tych, którzy chcą nowy stadion, jest bardzo duża, aktywna, głośna, widać ich, ale weźmy pod uwagę, że w Elblągu również mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób starszych, które nie hasają po internecie, które nie klikają w słupki popularności takiej czy innej inwestycji. Zapytajmy wszystkich, czy stadion dla 5 tysięcy Elblążan jest ważniejszy na przykład od inwestycji, która będzie służyła 30-40 tysiącom ludzi starszych. I to jest grupa, która bardzo rzetelnie płaci podatki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to teraz odpowiada pan Paweł Rodziewicz. Na pytanie, dlaczego nie ma stadionu w Elblągu, powinni wypowiedzieć się ci, którzy do tej pory rządzili Elblągiem. Dlaczego nie ma w naszych planach? Tak? Ponieważ w programie Nowego Elbląga nie było nowego stadionu. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy angażować się w budowę bądź też modernizację stadionu. Dlaczego nie powstał
w naszym programie taki punkt, ponieważ doskonale wiem, ile kosztuje wybudowanie nowego stadionu. To są wydatki rzędu 150-200 milionów złotych, których nasz budżet sięgający no niecałych 900 milionów złotych po prostu nie udźwignie. Natomiast po wielokrotnych rozmowach ze środowiskiem sportowym jestem w stanie zadeklarować, że jako prezydent dołożę wszelkich starań, aby pozyskać dodatkowe środki finansowania w celu modernizacji, a nawet jeżeli będzie taka możliwość, budowy nowego stadionu. Dziękuję. Teraz pan Stefan Rembelski. Szanowni Państwo, pytanie, dlaczego można by multiplikować, bo nie tylko dlaczego stadion, ale dlaczego wiele innych obiektów nie powstało w Elblągu? I tutaj odpowiedź nie jest wcale skomplikowana. W Elblągu na przestrzeni ostatnich 10 lat wyprowadzono z Elbląga około 0,5 miliarda złotych w postaci obsługi kredytów, odsetek od tych kredytów, strat spółek miejskich. To są zaniedbania wieloletnie władz miasta, różnych partii, które rządziły Elblągiem na przestrzeni tego czasu. I dzisiaj jedne, co można zrobić najszybciej, to ustabilizować finanse tak, aby można było znaleźć środki na wkład własny, próbować pozyskać zewnętrzne środki na modernizację stadionu, ale to nie stanie się ani za rok, ani za dwa. Pewnie w kadencji da się to ogarnąć. Natomiast trzeba najpierw ustabilizować sytuację finansów miasta, która jest fatalna. Dziękuję. I teraz odpowiada na to pytanie pan Michał Misson. Tak, szanowni państwo, ja grałem w piłkę w Olimpii w Elblągu. Ja kibicowałem Olimpii w Elblągu, dalej kibicuję, może nie jestem aktywnym kibicem na trybunach. Jeździłem również na wyjazdy. I moim zdaniem ten stadion, który jest, a grałem na nim w piłkę w wieku juniora, jest wystarczającym na potrzeby naszego miasta. Trzeba go wyremontować. Zobaczcie państwo, że moja propozycja jest, żeby zrobić to w etapach. Został zrobiony budynek klubowy, jest zrobione oświetlenie, jest złożony wniosek do Ministerstwa Sportu, był właściwie, bo to w poprzedniej kadencji jeszcze, wniosek o podgrzewaną murawę i remont jednej trybuny. Myślę, że z tego stadionu można zrobić perełkę na skalę kraju, ale etapami. Budowa nowego stadionu, często się ludzie, którzy o tym mówią, powołują na budowę stadionu w Olsztynie. Tam jest wyceniona ta budowa na 300 milionów złotych. Teraz Olsztyn pozyskał 30 milionów dofinansowania. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że dołożą 270 milionów. Pewnie też etapami będą to robić. Także taka jest moja propozycja dla kibiców. Dziękuję. I na to pytanie teraz odpowiada pan Andrzej Śliwka. Szanowni państwo, po pierwsze, żadne 200 milionów to nie jest koszt budowy stadionu, które chce środowisko sportowe. Środowisko sportowe chce 4-tysięcznik, 5-tysięcznik. Oni to jasno deklarują. Są podobne stadiony jak w Stalowej Woli, który został kilka lat temu oddany i on kosztował ponad 50 milionów złotych. Więc nie mówimy o kwotach 200 milionów złotych. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego tego stadionu nie ma? Szanowni państwo, nie ma tego stadionu, bo rządzący Elblągiem doszli do wniosku, że właśnie grupę kibiców, grupę sportową traktują po macoszemu. Niestety muszę to z bólem powiedzieć. Gdyby chcieli, by te środki pozyskali. Był program inwestycji dla specjalnej infrastruktury sportowej. Można było złożyć o 30 milionów, złożyli o 7 milionów. Te środki zostały przyznane. Program inwestycji strategicznych można było złożyć o 30 milionów. Miasto nie złożyło żadnego wniosku. Tu już państwo macie ze środków zewnętrznych 60 milionów, które można było pozyskać na budowę stadionu. A ten stadion to nie tylko obiekt sportowy, ale także obiekt kulturalny, gdzie mogłyby się odbywać dni Elbląga, koncerty. Wszyscy pewnie byśmy chcieli przyjść na koncert w Sanach czy Dawida Podsiadły, właśnie gdyby mógł się odbyć w Elblągu. Panie ministrze, dziękuję. I tą wypowiedzią, szanowni państwo, zakończyliśmy rundę drugą. Teraz czas na rundę trzecią, czyli pytanie od kandydata do kandydata. Przypomnę kandydatom, że czas na zadanie pytania to jest 30 sekund i tu bardzo proszę, żeby pytania były zwięzłe. A na odpowiedź 90 sekund zaczyna pan Sławomir Malinowski. Tak. Wybiera pan. Dobrze. Panie Michale, widziałem pańską konferencję prasową, w której mówił pan o kulturze i sporcie jako tych elementach życia społecznego miasta, które mają tworzyć jego perspektywę. Ja się z tym w pełni zgadzam, żeby była sprawa jasna. Tylko proszę mi powiedzieć, dlaczego przez kilka lat
Muzeum Elbląskie nie pozyskało budynku przy ulicy Lotniczej 1 na swoje zbiory, gdzie mogłoby je składować, chociaż budynek stoi pusty i niszczeje. To jest pytanie numer 1. Dlaczego Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu? To jest pytanie numer 2. A to jedno pytanie. Aha, dobrze. Dobra, to czy... proszę tylko o odpowiedź na to pytanie. Czas na odpowiedź 90 sekund. Oczywiście myślę, że nie wykorzystam tych 90 sekund, bo ja nie robiłem nigdy konferencji, na której mówiłem o sporcie i kulturze naraz. To nie wiem, może nie mnie pan oglądał, panie Sławomirze, ale to nie była moja konferencja. Co do budynku na Lotniczej, ja nie przypominam sobie wniosku ze strony muzeum, żeby wnioskowało, a Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji podlegał mi jako wiceprezydentowi w ostatniej kadencji. Wielokrotnie rozmawiałem z panem dyrektorem muzeum, już teraz chyba byłem, nie wiem, bo jestem poza urzędem, i mówiłem, że do realizacji tego oczywiście możemy przejść, tylko musiałby jakiś wniosek złożyć do departamentu, musiałby ustalić warunki, jakich potrzebuje, ale jeszcze raz powtarzam, konferencji o sporcie i kulturze naraz nie miałem. I to wszystko, tak? Tak, dziękuję. Dobrze, to teraz swoje pytanie możesz zadać wybranemu kandydatowi, Paweł Rodziewicz. Dobrze, ja również mam pytanie do pana Michała. Z racji tego, że na samym początku kampanii wyborczej senator Wcisła zasugerował publicznie podczas jednego z wywiadów w radiu, że między nami nie ma dużych różnic, jeśli chodzi o poglądy, że Rodziewicz być może będzie wspierał tej pana Missana. Ja bym chciał zapytać, czy jeśli w drugiej turze wyborów znajdzie się Rodziewicz i Śliwka, to czy będzie pan popierał Rodziewicza? Trudno, znaczy bardzo się cieszę generalnie, że wszyscy zadają mi pytania, mam najwięcej czasu na antenie, bardzo dziękuję. Nie znam treści tej konferencji, być może pan senator tak powiedział. Jeśli by była taka druga tura, to oczywiście panie Pawle, że poprę pana. Tylko tyle i aż tyle, cóż ja więcej mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Wszystko, dziękuję. I teraz swoje pytanie może zadać pan Stefan Rembelski. No cóż, ja też nie będę czynił wyjątku, panie Michale. Ciągle pan zapewnia Elblążan, że teraz strumień pieniędzy z rządu popłynie do Elbląga. Na zdjęciach się pan prezentuje z premierem Donaldem Tuskiem i z ważnymi ministrami. Czy prosił pan w czasie tych spotkań o to, żeby pomóc ratować elbląską odlewnię? Rząd uratował, jak mówiłem już wcześniej, fabrykę autobusów w Sanoku, ale też polską grupę zbrojeniową. Hutę Stalowa Wola wspiera środkami 600 milionów złotych. W przypadku tego projektu potrzebnych jest raptem 250 milionów złotych. Jest projekt obywatelski. Jeśli pan pytał premiera, to moje pytanie brzmi, czy pan premier powiedział, że pomoże, czy raczej nie skomentował tej sprawy. Projekt obywatelski postaram się wręczyć wszystkim kandydatom. Ten również jest dla pana. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, pokazuję się na zdjęciach z różnymi politykami Platformy Obywatelskiej, bo jestem jej członkiem i przewodniczącym w Elblągu. Co do odlewni, to z mojej wiedzy wynika, że pan prezydent spotkał się z firmą, która zarządza odlewnią i proponował taką pomoc, żeby właśnie z rządem próbować rozwiązać problem odlewni. Niestety, no, sama firma nie jest zainteresowana. Twierdzi, że jest dogadana z pracownikami i nie potrzebuje pomocy ze strony rządu, ale jeśli jest pana taka wola, ja oczywiście przy najbliższej okazji mogę ten projekt obywatelski przekazać panu premierowi i przekażę panu, jaka będzie jego odpowiedź. Dziękuję. No i teraz czas na pana Michała Missana. Może zadać pytanie, może do siebie też. Można na siebie? Nie, nie, ja chyba nikogo nie zaskoczę. Zadam pytanie panu Andrzejowi Śliwce. To jest właściwie pytanie od pani Joli z osiedla nad Jarem, bo obserwując materiały wyborcze kontrkandydata, niespecjalnie jest tam eksponowany znaczek Prawa i Sprawiedliwości. I pani Jola pyta, czy jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy pan nim nie jest? Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z poparciem również innych formacji, między innymi stowarzyszeń elbląskich, którzy uważają, że w Elblągu potrzebna jest zmiana. Mam także poparcie Solidarności, która uważa, że powinien wreszcie zacząć być prowadzony dialog między mieszkańcami Elbląga a ratuszem miejskim, ponieważ przez ostatnie lata
całkowicie ratusz się zamknął, panowie siedzieli w gabinetach, nie wychodzili z tych gabinetów i decydowali o tym, kto będzie i co robił bez wsłuchiwania się w głos mieszkańców. Więc ja oczywiście startuję z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i jestem dumny z tego, także mamy fantastycznych kandydatów na radnych, którzy startują. Z Nadjaru polecam serdecznie, jest Piotr Opaczewski, jest pani Jola Janowska, jest Bartek Piór, który właśnie reprezentuje środowisko kibicowskie, zabiega o to, żeby powstał nowy stadion dla Elbląga. Dwóch pierwszych kandydatów jest członkami Prawa i Sprawiedliwości. A na przykład Bartłomiej Piór nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale właśnie na listy bierzemy nie tylko członków Prawa i Sprawiedliwości, bo właśnie chcemy pójść szerzej, chcemy wsłuchiwać się i wsłuchujemy się w głos mieszkańców Elbląga, bo przez ostatnie 10 lat tego niestety zabrakło. Państwo nie słuchaliście Elbląża, tylko uważaliście, że wiecie lepiej. A ja uważam, że Elblążanie wiedzą, co jest najlepsze dla nich i dlatego ich słucham. Dziękuję. Dziękuję i teraz pan może zadać wybranemu przez siebie kandydatowi pytanie. No ja nie zaskoczę i zadam pytanie tutaj do kolegi po prawej stronie, pana Michała Misana. Panie Michale, pan przez 10 lat partycypuje we władzy w Elblągu. Wpierw jako radny, członek koalicji rządzącej, później jako wiceprezydent do czasów dymisji, która tam była niedawno. 5 lat temu startował pan w wyborach. W kampanii wyborczej zapowiedział pan, że będzie pogotowie stomatologiczne, że będzie karta Elblążanina i zapowiedział pan również biuro konsultacji społecznych. To są kwestie, można powiedzieć, praktycznie bezkosztowe. Praktycznie bezkosztowe. I był pan wiceprezydentem i niestety nie dowiózł pan. I teraz chciałbym się spytać o pana wiarygodność, bo pan to obiecywał 5 lat temu i teraz pan odgrzewa ten sam kotlet i obiecuje to samo. Znaczy, czy naprawdę przez te 5 lat, kiedy pan był, 3 lata, kiedy 3,5, kiedy był pan w ratuszu, nie mógł pan tych rzeczy bardzo ważnych, obywatelskich załatwić, a teraz pan wychodzi z programem, który jest praktycznie identyczny jak ten sprzed 5 lat? Proszę. Odpowiadając na pytanie, oczywiście Biuro Konsultacji Społecznych, bo wiem, że głos Elblążan musi być słyszalny w Urzędzie Miasta i żeby była jasność, będąc wiceprezydentem, tak jak pan był wiceministrem, pewnie nie o wszystkim pan decydował, tylko o pewnych rzeczach minister, tak i w Urzędzie Miasta o pewnych rzeczach decyduje prezydent, bo to on bierze odpowiedzialność za te decyzje. Ja deklaruję ze swojej strony, Biuro Konsultacji Społecznych nie jest bezkosztowe, bo trzeba zatrudnić parę osób, które będą obsługiwały to biuro, także proszę nie wypaczać rzeczywistości. Rzecz druga, pogotowie stomatologiczne też nie jest bezkosztowe, bo za kontrakt z NFZ-u żaden stomatolog nie będzie dyżurował w pogotowiu stomatologicznym. Trzeba będzie dopłacić z budżetu miasta na profilaktykę, którą samorząd może finansować. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to prowadziliśmy dużą inwestycję. Pewnie się pan orientuje, że zbudowaliśmy blok operacyjny, wyremontowaliśmy oddziały w szpitalu miejskim, stworzyliśmy szpital, który jest dzisiaj konkurencyjny na rynku. To jest szpital wielkości mniej więcej szpitala wojewódzkiego w Elblągu i dbałem przez ostatnie 4 lata, żeby te dwa szpitale uzupełniały swoją działalność, a nie ją dublowały czy konkurowały. I taki był cel. Dzisiaj, kiedy mamy już to ułożone, została tylko pediatria, która jeszcze w tym roku będzie przeniesiona do szpitala miejskiego ze szpitala wojewódzkiego. To jest szeroko o ochronie zdrowia. Było co robić w niej. Teraz pogotowie stomatologiczne i to nie jest bezkosztowe. Proszę o tym nie mówić, że to jest bezkosztowe, bo to będzie też kosztowało. Dziękuję. Praktycznie bezkosztowa, a niestety nie odpowiedział pan na moje pytanie. No szkoda, że pan komentuje, ja pana nie komentowałem. Przerwę już panowie. Będziecie mogli skorzystać z czasu swobodnej wypowiedzi 90 sekund za chwilę. Drodzy państwo, tą wypowiedzią skończyliśmy rundę trzecią, teraz czas na rundę czwartą, ostatnią, czyli swobodną wypowiedzią kandydata. Przypomnę, że czas 90 sekund. Zaczyna pan Sławomir Malinowski. Dziękuję bardzo. Krótko, panie Michale, przepraszam, wszyscy do pana, to ja też. To jest swobodna wypowiedź, podsumowanie debaty. Tak, ale nie będę zadawał pytań. Nie, panie Michale, ja bardzo lubię kandydatów, którzy mają własne zdanie i nie pływają w oparach żądań różnych grup społecznych, tylko twardo trzymają się realiów. Mówię o kandydatach, którzy tutaj oprócz pana zasiadają, którzy nie byli jeszcze przy władzy w Elblągu. Natomiast co do pana, widzi pan, otóż mam takie pismo, właściwie skan,
Zarządu Budynków Komunalnych z roku 2021, który wypowiada użyczenie budynku przy Lotniczej 1 Muzeum Archeologiczno-Historycznemu i żeby zabrało swoje artefakty. Muzeum prosiło wielokrotnie o użyczenie tego budynku, zwłaszcza, że w ubiegłym roku dyrektor Trawicki pozyskał maszynę parową Komnika z 1914 roku. Budynek niszczeje, maszyna stoi na dziedzińcu muzeum. Do tej pory miasto nie ustaliło z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego statutu muzeum, a to skutkuje tym, że muzeum nie może wnioskować o granty, dotacje z ministra. Mówi pan o kulturze jako o przyszłości Elbląga. Ja panu nie wierzę po prostu. Po prostu nie wierzę. Powtórzę słowa pana Andrzeja. Wszystko pięknie brzmi w słowach, a jak jest, to wszyscy widzą, warto się tylko obrócić dookoła. Dziękuję. Dziękuję. Teraz debatę podsumuje Paweł Rodziewicz. Drodzy Elblążanie, przed nami wybory samorządowe. To jest doskonały moment na nowe rozdanie. To jest doskonały moment na to, żeby dać szansę nowym ludziom stworzyć nowy Elbląg. Wychodząc na ulicę, pewnie widzicie wielkie banery dwóch różnych, wzajemnie zwłaszających się frakcji i może odnosicie wrażenie, że jest to walka pomiędzy PiS-em a PO. Być może nasze banery nie są tak widoczne. Nasze komitety robią, co mogą, żeby dotrzeć do was z naszym przesłaniem, a to przesłanie jest bardzo proste. Chcemy miasta obywatelskiego. Chcielibyśmy oddać władzę w wasze ręce. Chcielibyśmy, abyście poczuli odpowiedzialność za nasze miasto. Chcemy stworzyć rady dzielnic, gdzie będziecie mogli decydować o priorytetach w zakresie tych bieżących inwestycji wykonywanych dla was, ponieważ wy najlepiej znacie swoje potrzeby. Nie dajcie się wciągnąć w walkę pomiędzy PiS-em a PO. Dajcie szansę młodym, kompetentnym ludziom, którzy znają to miasto. Dziękuję. Teraz debatę podsumuje pan Stefan Rembelski. Szanowni państwo, za 5 dni mamy święta Wielkiej Nocy, święto Zmartwychwstania. Przyjmijcie najlepsze życzenia szczęśliwych, radosnych świąt wielkanocnych. 7 kwietnia wybierzemy prezydenta i Radę Miasta Elbląga. To, czy wybierzemy odrodzenie miasta, czy pozostanie tak, jak było, zależy tylko i wyłącznie od nas. Od kilkunastu lat naszym miastem zarządzają partyjne koterie. Elbląg się wyludnia, jest pogrążony w długu, a mobbing kształtuje relacje pracownicze i ludzkie w instytucjach miejskich. Szanowni państwo, jestem kandydatem niezależnym. Za mną stoją tylko i wyłącznie Elblążanie. Za moimi konkurentami stoją zastępy działaczy partyjnych oczekujący na stanowiska. Ja jestem gwarantem pokoleniowej zmiany w administracji i spółkach miejskich. Zakończę proces przywożenia prezesów w teczkach do spółek miejskich. Awansuję Elblążan znających miasto i spółki. Powstrzymam zadłużenie miasta, uporządkuję komunikację. Obronię miejsca pracy, zabezpieczę miastu ciepło w normalnej cenie. To wszystko możemy zrobić razem, jeśli sobie zaufamy. Uczyńmy wszystko, aby Elbląg znowu był wielkim. Dziękuję. Szanowni Elblążanie, proszę o zagłosowanie na mnie, na Stefana Rembelskiego, mój kandydat i mój komitet Mega Elbląg. Dziękuję. Dziękuję. Teraz swoje ostatnie 90 sekund w tej debacie ma pan Michał Miszan. Tak, na początku chciałbym kontrkandydatom podziękować za poświęcony mi czas i zadane pytania po raz kolejny. No i chciałbym się odnieść jednak do kilku wypowiedzi mojego kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości, jak się już dowiedzieliśmy. Z wielką troską mówi o inwestorach.
To ja mam pytanie, ale nie oczekuję odpowiedzi, bo to nie jest ta runda. Kto zablokował sprzedaż dwóch działek w porcie w Elblągu? Decyzję tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. No, Ministerstwo Infrastruktury bardzo ładnie się opowiada o współpracy z rządem i samorządem ponad podziałami, ale tak nie było. Jeśli chodzi o port, oczywiście była mowa o kwocie do 100 milionów i nie na inwestycje w port, tylko na pogłębienie toru wodnego, które jak dziś się okazuje jest zadaniem rządu i rząd to zrobi. Konsultacje. Oczywiście widzę potrzebę konsultacji społecznych. Pierwsza z nich będzie o komunikacji miejskiej, która jest taką troską mojego kontrkandydata. I teraz też pięknie opowiadał kontrkandydat o pracy nad podziałami, jeśli chodzi o pracę nad przedszkolami, szkołami. A ja mam listę wniosków, na przykład przedszkole numer 5 przy ulicy Szancowej w Elblągu, nieprzyznane dofinansowanie przez rząd poprzedniej kadencji. To tyle w odniesieniu do poprzednich rund. Na koniec, szanowni państwo, jestem elblążaninem z krwi i kości, mam tu całą rodzinę, przyjaciół. Ja wiem, jak rozwinąć Elbląg we współpracy z Trójmiastem, z samorządem województwa i z rządem. Pierwsze przykłady już są. Dziękuję. I debatę kończy wypowiedź pana Andrzeja Śliwki. 90 sekund. Szanowni państwo, ja nie będę się skupiał na atakach personalnych, bo kampania moja jest bardzo pozytywna i opiera się na tym, co zrobić, żeby Elbląg mógł się rozwijać, żeby wykorzystać potencjał fantastycznych elblążan, którzy dbają codziennie o to, że nasze miasto się rozwija. Ja chciałbym, żeby Elbląg był miastem ambicji, rozwoju i pracy. I będę robił wszystko, co w mojej mocy. Każdego dnia będę ciężko pracował, ażeby właśnie ściągać inwestorów, generować nowe miejsca pracy, żeby dbać o edukację, która została potraktowana po macoszemu przez rządzących miastem, żeby wsłuchiwać się w państwa głos. Tu nie trzeba biura konsultacji społecznych, tu trzeba otwartego gabinetu prezydenta, który nie będzie głuchy na państwa sugestie, propozycje. Ja przedstawiłem kompleksowy program na Elbląg. Co trzeba zrobić, żeby Elbląg się rozwijał, żebyśmy nadgonili tę wielką niesprawiedliwość, jaką było zlikwidowanie województwa elbląskiego, przez to następowała stosowna stopniowa degradacja miasta. Tu potrzeba impulsu rozwojowego. Ja ten impuls dam, jestem wykształconą osobą, mam możliwości, jestem osobą bardzo pracowitą i gwarantuję to, szanowni państwo, że to, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy, że ten każdy problem, każde te wyzwanie zostanie zagospodarowane, że wspólnie będziemy mogli działać na rzecz naszego miasta i nie patrząc na poglądy polityczne, bo jak wielokrotnie mówiłem, dziura w chodniku, budynek, który wymaga remontu, nie ma barw politycznych. I dziękuję. I proszę państwa, to jest koniec naszej debaty. Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy wzięli udział. A byli z nami dziś Sławomir Malinowski, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Elbląga. Dziękuję bardzo. Paweł Rodziewicz, Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Rodziewicza, Nowy Elbląg. Dziękuję bardzo. Stefan Rembelski, Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Rembelskiego, Mega Elbląg. Kłaniam się państwu, dziękuję bardzo. Pan Michał Missan, Komitet Koalicyjny Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. I pan Andrzej Śliwka, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie i życzę państwu wesołych świąt. W imieniu organizatorów tej debaty, czyli telewizji Truso TV oraz portalu Express Elbląg, zachęcam państwa bardzo do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia. Państwa głos naprawdę ma znaczenie. Do zobaczenia przy urnach wyborczych.